Adaś, no co ty robisz? Adaś! To woda święcona, Adaś! Przecież no, ja, kurwa, wodą święconą plujesz, mój Boże! Co ty robisz najlepszego? Spirytus składałeś, żeby... Jaki spirytus? Taka Ameryka, taka Ameryka. A ile on ci dawał za tą 60? Super sprzęt, elegancki, no. To nie na telefon, panie. Robię wszystko, co tam idzie. No. Cześć, mechaniki! Ja potrafię z zamarzarki i balarkę do słomy zrobić. Brakuje tego tak. Nie pomożesz, panie? A ty jesteś moją lady. Żyję chwilą. ZMDK. Z miłości do koryta. Już niebawem. Mercedesy wiozą nas, więc gitarę zabrać czas. I weź mnie, Mercedesa mnie na kameruj. Witajcie w kolejnym specjalnym odcinku Królów Żyta, gdzie zobaczycie złotą trzydziestkę, która za sprawą poducznia stanie się jedyną taką w Polsce. Spółka Młotpol wyjaśni sprawę z browarem, a pręt odpali w łezkę. Zapraszamy. Ja tu Adam Mechanik, zrobiłem tak, pan Roman kazał. No tu elegancko jest trzydziestka na złoto. Oczy jak anioł, zderzaki pierwsza klasa. Przerwa się kończy, on do roboty wraca. Dla Adama Mechanika to dziś ważny dzień. Jego warsztat opuszczą dwie legendy polskiej motoryzacji. Trzydziestka i włeska pręta. Ja się panu Romanowi suszeczkę kupiłem, żeby nie przeuroczyli, nie? Bo to, wiesz, jak ludzie to zazdroszczą, ale to mu kupiłem czerwoną. O. Czerwoną, żeby mu, kurwa, nie zazdroszczyli. A, no chyba, że tak. Ten kurz, bo to zakurzone jeszcze, bo to świeże po zakierni, cholera, no. No, mam szacunek do szefa, nie spodziewałem się ani trochę, że tak trzydziestkę odwali. No, chcę się kształcić tak jak on, żeby w przyszłości robić takie rzeczy. To co? Wszystko jest tu zrobione! Długo pracowałem, ośmie chuj szylą, uczynie przychodzili. I co jeszcze tu zaczepiłeś? Benzyny chyba nalałem, kurde, co tam w tej bańce było? Tam była ropa. Ropa, to dobrze. Kurwa, raz to robimy o 6 rano, a o 5 dopiero się obudziłem, kurwa, i co tam, pizdę tam, nawet kurwa, aby zachorowałem, kurwa, bo się kurwa przeziębiłem w tych garażach jebanych. Wiesz co, Tadziu? Nie wiem, co tam? Mam tu kawałek chleba, to z masełkiem sobie zrobimy, co? Ogólnie to dzisiaj bardzo boli mnie ząb, ponieważ byłem u lekarza i no, przepisał mi coś tam i od probosza dostałem takie tabletki. No i ząb nie przestał boleć, ale pipa stoi cały czas. Chyba coś pojebał. Ci dwaj niepozornie wyglądający panowie, właściciele skupu złomu i handlarze obornikiem, już za chwilę kupią browar za 1 000 000 zł. Zaczną sprzedawać własne piwo. Króla Żyta. Ej, dobre jest. Ej, to jest papryka, szczę. O cholera. Zobacz, no. Teraz mi uraczyło. Widziałeś? Ponownie apeluję, bo jeszcze tak by się przydała sekretareczka, no ale no nie ma, no musi być. No szukamy, nie możemy znaleźć. Żadna nie chce przyjść. To jest papryka szczeciński, rozumiesz, nie? No. Tam, gdzie Romek handluje. Ziemniakami? Tak. O, widziałeś? Najlepiej by była sekretarka ze spółki Skarb Państwa. Ona wie, a wyjebać państwo na wacie. A ja w dobrą stronę jadę. Dobre. Ale nie wiem, co mam. No i tak, jadę. O, wiosna, jedzie ma. No, ja, to ostatnio to mi się samochód popsuł i no, wziąłem sobie system audio, zrobiłem do roweru, no bo ja lubię muzyki słuchać. I tak sobie myślę, panu Romanowi się to spodoba. No to wezmę mu tutaj do dziennika, przymontuję ładnie, system nagłośniający. Nie mam hamulcy. Ej, ludziska, wychodzić! Wychodzimy! Ja słyszę, no muzyka gra, mówię, jakieś auto pewnie fajne.
Ja patrzę, a tu mój dyrektor, uczeń przyjechał, rowerek, głośnik taki wielki miał z tyłu, no i mi się spodobał, no muszę się uczyć dużo, żeby sam sobie też taki zrobić i będziemy jeździć. Hej! To stare kurwa dziewuchy, kurwa te stare prókwy wychodzą i patrzą na niego i kiwają mu. A ja mówię, kurwa, ja mówię, co tu, bo jechałem za nim. Ja mówię, co tu się dzieje? Ale to MacGyver jest. Gdzie tu? To second! Dom! Ty nie umiesz parować! O kurwa! Ja małpa kid! Halo? Bank? Jaki? A? Kredytu chcecie udzielić? Nam? No to kurwa odważny jesteście. Taka Ameryka, plastikowa kicha, zaszkodzić nam może, chroń nas dobry Boże. O, mi dobrze. Dobrze, za dużo, żebyś dał za dużo. No ja to o tym. Kurwa. Roman mi jebnął mnie na 50 zł, co mi kurwa ten, a ty nalałeś mu ropę? Z powrotem mu nalałem. No to po co to lałeś? Nie wiedziałeś co tam jest? No ale nie było puste, było prawie, że tak by a co to puste, to mógł się wiesz? No dziadek był zadowolony, bo z tego co słyszałem, bo mi powiedział, że go pozdrowię w tamtym odcinku, to mu pasowało. A co to moste? Koło zapasowe? Nie. A to są, jak wyjedzie to... Happy. Kolana już go w ogóle nie bolą przez to, że czuje się, że jego wnuk jest teraz sławny. Te same balony to ty kurwa 2000 kosztowały. Ile? Tak to siedział albo na wózku jeździł, a teraz opatrzę, a on rowerem wyjechał po całej wsi i tak. Czekaj, no ciągnij to, bo... Plaka, opunki, elegancko mają być. Elegancko mają być. A najgorszy to są te konkurenty, bo to są takie debile tam. Bo to kurwa zazdroszczą, ale czego zazdroszczą? Jak ma pieniądze, to trzeba robić, a nie. Dali kurwa! Dajcie mi tu do roboty! Co ty robisz, bo? Obcuszki mi wziął i nie mógł teraz się odpiąć. Teraz ci kurwa zrobię, to będziesz tu uwięziony, kurwa ty. No już jest ładnie zrobione, bo dali, bo przyjeżdża Roman i kurwa, co ty robisz młodemu? Co mu robię? A mnie wkurwio! A gdzie jest? Operator? Ten browar dobra inwestycja, co? Ło. Teraz byśmy popili, nie? Przyjdę, to by się odbiło chociaż. Ostatnia kosmetyka, już za chwilę niczym z taśmy produkcyjnej Ursusa wyjedzie złota trzydziestka. Czy aby urządzenie zdalnego rozruchu zamontowane przez poducznia jest bezpieczne? Ej! Zabiegnij! A, mówiłem, że nabiegły. Ja pierdolę, 30 bym miał teraz. Zaraz będziemy mieli, daj, pchaj go, chuja. Adama nie ma? Nie ma. To ja będę teraz pokazać, czego się nauczyłem od Adama. Uczeń! Poduczeń! Fajka i ognia! Ognia. Uczeń, kurwa, picie! Gdzie jest, kurwa? No, 7 rano jest, a ty mi, kurwa, to muszę się napić, no. To jest moja szkoła, kurwa. Dziś warsztat Adama nie przestaje zaskakiwać. Ilekroć na poprzednich odcinkach widzieliśmy pchaną przez Zbyszka w łezkę, dziś sam mistrz ją odpali i przekaże w ręce pręta. Dawaj! Zadowolony jestem z życia teraz, wiosna idzie, czuję tą moc, taką energię. Włoska naprawiona, Adaś dokończył remont 30, to powiedział dawaj na warsztat, zrobię ci tego żdżora. No i zrobił, odpalala. Za tą włoskę musisz mi tak zapłacić, nie? Adaś, przyjacielu. Co? Kurwa, ja mi się zabił na niej. Adaś. Co ty, Adaś. Kurwa, masz tu? Adaś. Jak linki, kurwa, Adaś. Stare, od wuja. Jak nie pali, jak kurwa, jak tygrys pali.
dajmy. Siadaj, Adaś, siadaj. Kurwa. Jedynka. No jest jedynka. Ej, Adam, to dużo mocy ma. Ja nie wiedziałem, że to takie... Kurwa. Ty myślisz, że to jest kurwa 30? Ja pier... Ej, ale ja, ładnie. Daj. Adaś, jakiś chip tuning zrobiłeś? Adam, co to jest kurwa? Kurwa to... Pojedziemy jeszcze na pizdy. Ty. Z 200 koni ma chyba. Nie umiesz od poli. Dobra, na razie. Bań jak poli. Dzięki, Adaś. A kiedy zapłacisz mi? Zapłaciłem już. Uwaga, uwaga! Teraz Państwu zaprezentujemy nową 30 starej daty. Otwieraj, uczyń, wyjeżdża Adam! Mechanik! Pan mechanik po melarzach, bierze dziewczyny na warsztat. Coś postuka, coś posprawdza. No to teraz będzie jazda. Trzydziestka jest na pilota. Taką maszynkę zrobiłem. Tutaj się trzydziestkę odpala, a tu się trąbi. Jest lalunia. No na błysk, no! Na błysk. No. Tyle czasu było na wyższe wyczyszczenie. Jak to wszystko tak szybko idzie? Za szybko! No, to najpierw zrobiłem tak panu Romanowi, że żeby, no musi być sygnał, żeby jak go pojedzie na odpust, dzieciaki będą biegać, to żeby ich nie porozjeżdżać, to tutaj jest sygnał. O! A ja mam samochód rozwalony, muszę rowerem jeździć teraz. Nie wkurwię ciebie! Bo ja nie wkurwię cię, to kurwa wezmę za armotka i będę lołuje wszystkich wszystkich. To ja idę, kurde, w pieru. No to pizdo idź, pizdo! I dopiero się odpala. Tu jest największy myk. Jest, ruszyła. No i można w trakcie też można trąbić. Kurwa, trąbić. Ej, bo kurwa, to jedzie! Panie Badaś! Cię, kurwa mać! Będę to hamuj! 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 Kurwa! Hamuj to! Gówno jebać! Pilota mówi o telewizora jakiegoś, mówi, czy jakiegoś coś. I mówi on tam coś, kable ze swojego grzebania, mówię, koniec. Mówisz, to nie odpali, mówię, w życiu. To już, a nawet Adam tego nie poskładał, te kabli. I opatrzyła tym, kurwa, duryń, pa, i boli. Młody, tego pilota to sam może w dupę wsadzić, kurwa! A kto zostawił 30 na biegu? A ja mam to w dupie! Do tragedii by doszło ale teraz! Ale dlatego dołem! Według dyrektywy Parlamentu Europejskiego fale elektromagnetyczne o częstotliwości mniejszej niż 3000 GHz rozchodzą się w przestrzeni bez pomocy sztucznego przewodnika. No, szanowni państwo, dzisiaj taki moment, można powiedzieć, symboliczny dla mnie, bo trzydziestka, która budowała moją gospodarkę, dziś nabrała nowego, można powiedzieć, drugiego życia. Odbieram ją z warsztatu od Adama. Obawiałem się troszeczkę tego całego projektu i zlecenia, no właśnie tutaj warsztatowi Adama, ale no jestem zadowolony, szanowni państwo. To, co ujrzały moje oczy, no przerosło moje najśmielsze wyobrażenia. Taką fakturę wypisałem 30 tysięcy, ale no nie wiem, no, czy co tam Roman powie, ale no nie, przecież to kurwa, to jest staralne kurwa zrobione. Jak zobaczą fakturę, to gdzie dopiero, a jo, jak zobaczę, to żebym się nie obalił tutaj, bo zawału bym chyba dostał. Weź na to, wyłącz to. Dobra, wyłącz. No, kurwa, 30 tysięcy, to żeście się z ch**mi na łby pozamieniali, czy jak? Co jest? Co się jąka? Za mało. Co to? No to za mało, kurwa, no coś
Całą noc my robili wszystko, kurwa, to ty myślisz, że... To bierz ją, weź ją na Młotpol zawić najlepiej za te pieniądze. 30 tysięcy, kurwa, za omalowanie felgi. Dzisiaj, kurwa, usługa kosztuje, bo wszyscy tak, kurwa, myślą, że to tak za darmo, za darmo. No co, no co, kurwa, ty mnie wkurwiasz. No przecież... Ale co żeś tu zrobił? Co takiego żeś zrobił takiego? No. Co tu jest? No ale co jest zrobione? Co jest zrobione? No co? No co? Ze mną się nie da tak pogrywać. No. Do mnie wcześniej ta firma, która przyjechała piaskować, napisała, czy nie można by było wystąpić. Oni chcieli też zaprezentować się im nazwę i ten cały, tą całą reklamę swoją i napisali do mnie, ja się zgodziłem, za to dali mi 25 tysięcy, szanowni państwo, no i ja przyjąłem tą gotówkę, no i Adamowi zostaje, można powiedzieć, z mojego funduszu tylko 5 tysięcy, żeby mu zapłacić. Dobra. Ogólnie dobrze. Na razie. W maju miałem leżeć nad jeziorem, kurwa, w tym, na Hawajach jeszcze, a tu gdzie, nie, nie, chyba pojadę na Hawaje. Mercedesy wiozą nas, bo tam dla nas lepszy czas, bo tam czeka lepszy czas, dobry czas. Mercedes... Przypadkowo spotkany proboszcz Kazimierz również weźmie udział w uroczystym odbiorze ciągnika. Cześć Kaziu. Cześć Romek, cześć. Gdzie lecisz? No to jadę tam do kolegi na... Słuchaj, jest sprawa, bo co tu tam jest się stało? Telewizja dzisiaj przyjechała, bo tą złotą 30 odbieram od Adama. Kurczę. Gdybyś to kropnął? No kropnąłbym, bo akurat mam tu wszyscy, cały sprzęt po potrzebny. Cywilu jedziesz gdzieś. No po cywilu, no ale zawsze wożę na taką okoliczność. Masz przy sobie? Mam wszystko, mam nie, profilu. Nie, bo zobacz, jest produkcja, to... Ej, to słuchaj, ja wejdę do biura na chwilę, przygotuję się do ceremonii, zrobimy to na szybko i nie ma problemu. To już tam u ciebie, już jadę do biura. No. Dobra, dobra, Romek, już działamy. Dobra. Na dożynka, kurwa. Knur jebany, pieniądze wziął, mi nie do nic. SK święcił, nie do mi knur nic. Teraz ma przyjechać, kurwa, mi poświęcić 30. Myśli, że ja, kurwa, mu ten... Adam mechanik służbę kościelną stawia równie wysoko jak mechanikę. Słuchaj, no jest ostrożnie, tu... ministra, całą wodę wyleć, nie będzie czym poświęcić. No to... Patowy, musiałem mu nadać drugie życie, no tutaj... Za pośrednictwem, zobacz, ten to robi każdą fuchę. No widzę, ja że widzę, no, on no to, i ministrant, i mechanik, no i wszystko, kurde, u ciebie wszystkie... się nada i u mnie się nada i zobacz, człowiek, no, wielu talentów. Oczywiście, no. Ten młody, co to zainstalowałeś w tym? Przynieś, no to. I co to, co to robi? Co to robi, powiedz mi? Tym się daje sygnał. O kurde. Jak ktoś jak. O kurde. Tak. Gazu, gazu, o. Gazu daj trochę. Nie trzeba, a, bo wiesz, kurde. To jest tatowa, ona, ja to wszystko, olej na czas. To ja, kurde, samochód za 400 tysięcy takiego czegoś do zimnego wsiadam, bym se zapalił godzinę prędzej. Prawdę mówię. Adam, to ministrant mój takie rzeczy robi. Plebania rozjebano, a on Porsche jeździ na dachy z biuro, kurwa. Ciekną dachy, że w kościele to ludzie w kapelusza i z tymi siedzą. Z parasolkami, kurwa. To na łeb im leci. A on se jeżdża, no. Romuś, powiem ci, że złote, a zarazem skromne. Poświęćmy, Romek, żeby ci, kurde, ten traktor służył. Nawet lunki są złote. A, kurde, pięknie. Panie Boże, jedyna, poświęć tak. Ten traktor, żeby służył tu jego właścicielami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O. Ej, Kaziu, i tu się kładzie. O, proszę. Proszę bardzo, pięknie. A no to... nasz i wasz, nie damy bić się w twarz. Będziemy walczyć jak lwy i nie przeszkodzi nic. Adaś, no co ty robisz? Adaś! To woda święcona, Adaś! Przecież no, kurwa, wodą, wodą święconą plujesz, mój Boże! Co ty robisz najlepszego? Spirytus, kurwa, żeby... Jaki spirytus? Ja kiedyś widziałem go, patrzę, a on se stoi na kurwach, kurwa. Ja mówię, widzę Porsche. A tu, kurwa, lepsze niż gorsze, ale chuj. Chciałem mu zaposorować, mówię, nie, ten Porsche, bo to znają cię ludzie, dom ci tego malucha zbitego. Tam cię, kurwa, nikt nie pozna, ale mówi, że takim gównym nie pojedzie, bo nie wsiądzie. Do rzeczy ci pomogłem, wszystko ci pomogłem, chodziłem po ludzie, a ty, kurwa, nic mi nie dałeś. To co mam ci dać? No jak brać pieniądze? Dzisiaj to mnie wkurwił, ja mu powiem, bo to dzisiaj to jak od pana Romana weźmie pieniądze, to musi się rozliczyć ze mną. To wino, co mi wypiłeś i alkohol, kurwa, na plebanii, to powinieneś mi dopłacić jeszcze. Jak ty, na plebanii? A ty jeszcze pieniądze ode mnie chcesz? Na plebanii, to tam wino no. Było trochę. Trochę? Ty dostajesz. Dwa kartony zginęło ze schowka, z kantorka.
dwa kartony, a Porsche masz? No to bierę Porsche no, i chuj. Po pijanemu chyba w kufer możesz jedynie wsiadać, no. Patrzcie teraz ludzie, jaki jestem bogaty. WS-ka pięknie zrobiona, chodzi. Fiacik w garażu stoi. No, trochę zakurzony, bo teraz WS-ką więcej jeżdżę, nie? Teraz tylko, żeby się trochę cieplej zrobiło, ale już jest ciepło. Ja już czuję, że odżywam. Mamy taki fajny, fajny złomek. I gdzie to jedziemy? Do Sieradza! Dobry interes możemy zwieńczyć. Rozumiesz, mamy fajny złomik do okupienia, tylko że wiesz co, dzisiaj to jestem trochę taki, no nie w sosie jestem, rozumiesz, i będę dzwonił teraz do Pręcika, może co, on pojedzie, ho? Aj pachona mam, Stasiu dzwoni. Pręcik, słuchaj, robota jest. Przyjechać mam, dobra, przyjadę, bo mam teraz, błesko mam przyjechać, czy fiacikiem, czym mam przyjechać? A ty se nawet na wielbłądzie możesz przyjechać na żubrze! Na krokodylu! Na twojej starej! Na tygrysie! Ty to se możesz nawet na kozie przyjechać, rozumiesz? Jadę, dobra, to ja już się zbieram i jadę, zaraz będę. Jadę do Stasia, jakiś biznesik ma do mnie. Przede wszystkim bezpieczeństwo to jest podstawa na drodze, nie? Dobry kask to chroni głowę. I uwaga, trochę się pan odsuń, bo będę odpalał, a to ma pierdolnięcie. Na niej pan Roman Wielkopolski wraz z wykonawcą projektu. Uroczysty przejazd przez wieś. Czas rozpocząć. Tutaj też kolega dobry. Tu kolega dobry. O, piesek, do budy. Jeśli uważasz, że Adam się postarał, pozostaw dla niego łapkę w górę. Napisałem list do Senatorium Miłości. Tam są wymagane dwa zdjęcia. Jedno w garniturze za pięknie, a drugie zdjęcie tak sobie zrobiłem na golasa. A to nie. Ej! Co robisz? Jeździsz się, no. Słuchaj. No mamy taki mały biznesik do zrobienia, po prostu jedziemy po złom, jedziemy po prostu do klienta, który ma do sprzedania taki ładny, no ładny kawałek złomu do sprzedania. Co? Tu. No, 14 dni, nie? Tak jak zwykle. Nie, dzisiaj płatny przed robotą. Od razu płatny. Tak, zobaczymy kwity, jak to wygląda i... Szukam młody dupy, ale no, tak żeby miała akurat 60 lat. No i to jest i cała rozmowa, Tadziu, to jest wszystko, rozmowa. To jest rozmowa, kurwa, pieniądze. Nie mam, no. Ostatni raz robię... Wam pomagam, kluczyk zabiorę, żeby mi nie ukradli, bo tu złodzieje są. Dzisiaj, no nie wiem czy dzisiaj, ale czy wczoraj, tu w tym miejscu, nie? Tu proszę zobaczyć, nie? Żeby produkcja też zakamerowała, bo w tym miejscu był jeszcze piękny akumulatorek. Porwał ktoś, tu ukradł, kurwa, i bierzemy w plecy, rozumiesz? No przejebane. No. Daj mi dziś, no. Stasiu, szybko, dalej, bo ale nie skacz jak małpa, co skaczesz jak małpa? Daj, co robić? No jedź. Gdzie jechać? Na Młotpol. Dobra. No jedziesz mnie. Stój! Na dole? Siedno. Na dole czy nie? Tak, na dole. Kurwa, jak ty jechać. Co pan kamerujesz? W spółce Młotpol jest tak dużo pracy, iż prezesi wyruszając po złom są zmuszeni się rozdzielać. Wolnij troszkę, no jak ty jedziesz, kurwa, no jak ty jedziesz? Tłumacz, gdzie ty jedziesz? Byliśmy w tańcu krok. Tańcz ze mną moje życie, orkiestra jeszcze gra. Dopóki światło pali się, dopóki w sercu żal. Coś się urwało! A? Coś się urwało! Co? Zobacz, coś się urwało!
Coś się musiało urwać. Dobra, jechać? Jedź. Jadę. Kurwa, jak się. Ale to wlecze. Na młot pol! Powoli! Powoli jedź! Na młot pol, powoli! Powoli! Czekaj, żeby ty... No co tu dużo mówić, no wjebaliśmy w to 1 000 000 złotych w cały ten browar, w całą tą infrastrukturę. No i za chwilę, za jakieś no 2-3 tygodnie będziemy pić Króla Żyta, które w historii Polski wyprodukował browar. No można powiedzieć, że tutaj po prostu łyknęliśmy ten temat. Jestem bardzo zadowolony, że również pan Michał Piwowar, który pracował w tym browarze, pracuje nadal, będzie chciał z nami współpracować. Tylko jeden podpis dzieli spółkę Młotpol od nabycia browaru. Król Żyta, piwo na życie. Każdy z was będzie mógł poczuć smak Króla Żyta. Najważniejsze jest to, panie Michale, że chmiel jest polski. Zgadza się. Słód jęczmienny jest polski. Żyto jest nasze polskie. Tak. Woda nasza polska. Nawet te kadzie wyprodukowane też tutaj na naszej ziemi, polskiej ziemi. Zgadza się. I to piwo ma być polskie. To ma być przede wszystkim dobre piwo, polskie nasze piwo. Król Żyta. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pozostaw komentarz i lajka, a my już zapraszamy na kolejny odcinek, po którym cała Polska poczuje smak Króla Żyta. Do zobaczenia. Wy kurwa, co piszecie tam, nie? Daltoniści jebane, że to jest żółta. Czy tam ten... Ja wam coś powiem, bo wy nie wiecie nawet kurwa co to jest. I to idźcie kurwa do szkoły. Po jakiej szkoła jesteście wy? U mnie jest jedna, taka zasada. Przyjedźcie, zobaczycie w słońcu jak będzie, kurwa, to będzie złociutka. Po jakich szkołach jesteście, przywieźcie papiery, to ja wam pokażę moje. Ja wam jeszcze 3 palety mam kolor i jak było, to było w poważnej firmie dobierane. I kurwa, palety wam pokażę i zobaczycie, który to jest złoty, a który ten...